Gry często, aby odnieść sukces, muszą przejść burzliwą drogę krytyki, upaść, po czym zdobyć miliony poprawek i zostać reaktywowane. Niekiedy odrodzone z popiołów niczym Feniks potrafią zachwycić nawet tych, którzy uważali je pierwotnie za totalne nieporozumienie. Do takiej grupy produkcji zaliczyć można zdecydowanie Final Fantasy XIV, której początek dla wielu był fatalną porażką, ale koniec końców chyba produkcja wyjdzie na prostą. Ja jestem Xaurus i zapraszam was na szybkie spojrzenie z Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Pierwsze podejście Final Fantasy XIV zostało zakończone porażką po starcie w 2010 roku. Fani odczuli wtedy wiele braków, co zaowocowało zamknięciem serwerów i obietnicami wydawcy o naprawieniu błędów. Aktualna 14 została gruntownie przebudowana praktycznie od podstaw, dzięki czemu ciężko doszukiwać się jakichkolwiek podobieństw względem poprzedniczki. Tak więc czy aktualnie mamy do czynienia z grą roku? Zobaczmy. Przygodę rozpoczynamy od stworzenia postaci w przepięknym kreatorze. Pod fantazyjnymi nazwami znajdziemy 5 ras takich jak ludzie, coś na kształt elfów, hybrydę człowieka i kota, umięśnionych barbarzyńców oraz urocze małe istotki. Co ciekawe, postacie żeńskie są urocze mimo braku gigantycznych silikonowych piersi. Następnie czeka nas minimum 30 minut przy wykonaniu charakteryzacji. Nie dość, że opcji jest sporo, to graficznie prezentują się one tak ładnie, że nie sposób pominąć żadnej z nich. Twarze, fryzury, skalowanie ciała i reszta naprawdę zostało dopracowane do perfekcji. Stworzony model otrzymuje od nas datę urodzenia i patrona, po czym musimy dać mu jakiś oręż. Do wyboru dostajemy gladiatora, coś na wzór monka, wojownika uzbrojonego w topór, lancera, archera oraz maga leczącego, jak i ofensywnego. Możemy również zobaczyć, jak nasz uroczy bohater zaprezentuje się w pięknych, olbrzymich zbrojach. W tym etapie to tyle, więc wchodzimy do gry. Jako że nie miałem okazji grywać we wcześniejszą, nieudaną wersję 14 i nie wiem, jak wyglądała, muszę przyznać, że teraz pod względem graficznym całość wygląda niemal idealnie. Śmiem twierdzić, że aktualnie jest to najładniejsza gra z gatunku MMORPG. Otaczający nas świat tętni życiem, a miasta naprawdę zapierają dech w piersiach. Do tego te animacje, naprawdę genialne. Jeszcze nigdy nie widziałem, aby gra z gatunku MMO tak wiernie oddawała ludzkie ruchy. Podobna sprawa tyczy się skilli, są ładne, ale nie przesadzone. Wszystko zostało wykonane w ramach rozsądku, co niewątpliwie jest wielkim plusem. Sama ścieżka audio jest również dobra i buduje spory klimat. Ogromnym minusem jest natomiast brak voice actingu, co wkurza niezmiernie podczas scen dialogowych. Zamiast tego wprowadzono dymki, no ale niestety to nie zastąpi klasycznej rozmowy. Gra opiera się przede wszystkim na podróżach i wykonywaniu zadań, których nigdy nie braknie. Zawsze znajdzie się osoba, która ma dla nas coś do zrobienia. Nie zabrakło jednak questów typu idź i pozamiataj, ale chyba tego po prostu nie da się pozbyć. Co do samego exploringu, na pewno zadowoleni będą miłośnicy otwartego świata. Lokacje takie jak miasta wymagają wczytania, ale ogólnie mamy naprawdę spory teren do zwiedzania z różnorodnym motywem flory. Same monstra również są istotami niezwykle ciekawymi oraz często potrafią zaskoczyć rozmiarem już w początkowych fazach rozgrywki. W grze znajdziemy również multum opcji odnośnie rozwoju rzemieślniczego. Jest ich aż 8 plus 3 możliwości zbieractwa. Wprowadzono również znaczne ulepszenie w postaci dodania potyczek między graczami, czego pierwotnie nie zakładano. Znajdziemy również instancje i coś na zasadzie questów obszarowych. Wygląda to w ten sposób, że na pewnych obszarach pojawiają się mobki o fioletowych nazwach i za solidną walkę z nimi dostajemy złoto oraz doświadczenie. Jak widać, plusów jest naprawdę sporo, ale przecież żadna gra nie jest doskonała. Podstawowym niedociągnięciem jest odrobinę mało dynamiczna walka. Dla wielu minusem będzie również brak systemu, który pchany jest wszędzie, czyli non-target i postawienie na klasyczne klikanie. Wspomniany również wcześniej voice acting jest sporym brakiem przy długich scenach, gdzie czytanie po prostu męczy. Kontrowersyjny jak na owe czasy będzie także system płatności, który oferował będzie rozgrywkę po zapłaceniu miesięcznego abonamentu. Aktualnie większość gier stara się przechodzić na free-to-play z opcją mikropłatności. Tak więc czy to będzie dobre posunięcie? Tą kwestię pozostawiam do waszej dyskusji, a tymczasem żegnam się z wami, wystawiając Final Fantasy XIV ocenę 9 na 10. Trzymajcie się ciepło, cześć!